No zobaczymy, co ja z tego zrozumiałem. Ctrl N to jest fajny skrót, że tworzysz nowe wyzerowane okno. To jest, wracamy do Humiko. Jak tutaj było? W ten sposób warstwa ścieżki, kanały. Warstwa w ten sposób, a większy pędzel można było wycinać obraz jak różdżką w gimpie. Te kółeczka 64 powiedzmy przy takim obrazie i to dość dokładnie wycina. Także też jest różdżka i ona tak działa w Photoshopie. To jest ten obrazek, czwarty po lewo, ten pędzel, to jest plus albo minus. No i tutaj jak jest pędzel, to można dodawać pędzlem, jak tutaj jest dokładnie narysowane. A jak nie, to jeszcze mamy to lasso. Cyk, to będziemy lasem wycinać. Ojejku, uciąłem paluszek. No nieważne. A, czyli tutaj trzeba na dodatnie, to nic nie uciąłem. Cyk, cyk, cyk. Okej, dobra. Cyk. Okej, na w miarę dokładnie. A jeszcze tutaj utniemy. Cyk, cyk, cyk. Cyk. Okej. Okej. Jak to dalej to szło, żeby z tego szybkiego wycięcia, tam jeszcze przypomnę jeszcze raz, że tutaj można precyzyjniej tym kółeczkiem wycinać jak różdżką, a resztę dorobić lasem, o ta edycja do tyłu. A więc, jak to szło, aha, edycja, zdefiniuj ustawienia domyślne pędzla. Akurat trzeba z obraz, edycja, pełni obrysu, przekształć, skala obrysu i wypełni, wyczyść, wytnij, kopiuj, do przodu chcę odwrócić, to spróbuję w tym. Obrysuj, wypełnij, przekształć, zaznaczenie, odznacz, zaznaczenie odwrotne. No i zrobimy z tego pędzel. Nie, to było Ctrl N. Edycja do tyłu. Ten i tutaj zrobimy Ctrl C. I bez nazwy, cyk. Ok. Tak wycięliśmy. Wiemy, że to wycięcie było. No ok, może być takie wycięcie. Wycofamy do tyłu. Umiko. Lasso. Lasso. Cyk. Ok. To jeszcze wytniemy. Na szybko pokazaliśmy, w jaki sposób należy się w tym bawić. I teraz to wycięcie jest trochę inne. Ctrl-C. Ctrl-V, no dobra, powiedzmy, że jest taki. Na momencie tej różdżki lasso to na szybko taki efekt. No i z tego jakoś się musimy poruszać obraz, dopasowanie, krzywe. Poruszamy się krzywymi. Obraz, dopasowanie, krzywe. No i jest. No i teraz edycja. To oczywiście to musisz troszeczkę więcej czasu poświęcić, żeby ten pędzel był jak najdoskonalszy. Zdefiniuj ustawienie domyślne pędzla. Humik do filmu. I cyk. No i zobaczymy. Wejdziemy na humik do filmu. Pędzel. Umik do filmu. A, musimy tutaj. Albo Ctrl N. Ctrl N, bez nazwy.
Nie. Edycja. Cofnij. Pędzel. Nie różdżka, pędzel. No, i ten pędzel całkiem nieładnie wyszedł. Nieładnie, to że nieładnie, tylko ładnie wyszedł ten pędzel. I taki dokładny to jest pędzel. W tym momencie. No to nie jest wycięcie, to jest normalny pędzel, który można powiększać, pomniejszać. Tylko że tam trzeba krzywy, pamiętajcie w tym obrazie, w edycji, w obrazie, w dopasowaniu, w krzywych, dopasować poziomy. Wtedy wychodzi to. Po prostu ten pędzel wyraźniej, dokładniej jest bardziej wyrazisty niż bez dopasowania w progowaniu krzywych.